Dla wszelkiego spokoju, że tak powiem, nosimy i pasek, i szelki. I zarządziliśmy i rozpoczęliśmy ten projekt badania środowiskowego na wybranych 5 lokalizacjach. Rozszerzymy, jak najprawdopodobniej jeszcze w tym roku, o następne 2. Na 5 lokalizacjach, we wszystkich 3 basenach, my je rozgraniczamy pod względem geologicznym i terytorialnym, to jest basen bałtycki, podlaski i lubelski. I na każdym z wybranych lokalizacji mierzymy wszystkie możliwe ryzyka środowiskowe, począwszy od hałasu, skażenia wody, powietrza, czego jeszcze, sejsmiki. To wszystko jest parametryzowane, zaangażowaliśmy do tego najlepszych specjalistów, jakich mamy w kraju, od Głównego Instytutu Górnictwa po Politechnikę Gdańską, cały przekrój wszystkich możliwych, najbardziej wyspecjalizowanych jednostek, jakie mamy. Zakończyliśmy etap badania tak zwanego stanu zerowego, czyli tła, po to, żeby na koniec procesu wierceń i szczelinowań porównać stan środowiska na koniec tego przedsięwzięcia pojedynczych 5, daj Boże 7, jak już rozszerzymy następne 2, ze stanem początkowym. Wtedy będziemy mieli pełny spektrum i pełny przekrój tego, co się zmieniło w środowisku, czy się zmienił krajobraz, czy się zmieniła zawartość substancji chemicznych w glebie, jakie są zmiany w składzie powietrza atmosferycznego i tak dalej, i tak dalej. To jest nasza odpowiedź na niedookreślone czy podnoszone, trochę chyba podszyte fobią, stanowiska w wielu krajach Unii Europejskiej, ale przede wszystkim chcemy mieć dobry dowód na to, że jakikolwiek on będzie, na to, że wpływ jest przy badaniu tych kolejnych ryzyk, ten wpływ jest zmierzony, skwantyfikowany, podany do publicznej wiadomości i każdy będzie mógł go ocenić samodzielnie, oprócz tego, że my dokonamy też takiej oceny. To jest dyktowane tempem prac inwestycyjnych prowadzonych przez same firmy. Jeśli firmy najpierw planują wiercenie, powiedzmy tam w lutym, a ostatecznie wykonują je we wrześniu, no to my nie mamy co badać i czekamy spokojnie od lutego do września. I niestety tym tempem prac inwestycyjnych dyktowane jest też tempo naszego programu. Chcieliśmy go zakończyć na koniec 2013 roku, ale to nie ma sensu, bo byśmy opublikowali tylko jedno wiercenie, znaczy tylko jeden, tylko jedno w jednym przypadku, a chcemy mieć wszystkie 5. Więc dokładnej daty nie podam, ale to będzie prawdopodobnie dopiero 2015 rok, kiedy wszystkie badania się skończą.